nasze spotkanie jest związane też z promocją najnowszej książki poświęconej Adamowi Kempinkowi, ale jednocześnie pomyśleliśmy sobie tak, przecież blisko są święta Bożego Narodzenia, blisko Wigilia, dlaczego nie przybliżyć tą piękną tradycję tej ziemi, która jest cały czas zielona, przyjazna. To dzisiejsze spotkanie jest podszyte kolorytem kurpiowskim i bardzo nam zależało z uwagi na tradycję, na różne tematy, odniesienia, żeby Kurpie były dzisiaj prezentowane w sposób właściwy. Wielkie inicjatywy, sprawy, ten duch polski rodzi się właśnie w skromnych miejscach, ale jakże przyjazny. Właśnie takim miejscem jest Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Więc w kilkunastu słowach jakby chciałbym zarysować rolę i miejsce w dziejach Adama Chętnika, bliskiego ruchowi ludowemu, bliskiemu wsi, a szczególnie Kurpiom. W książce pisaliśmy, że dzieło życia Adama Chętnika miał wymiar narodowy, chrześcijański i ludowy. Książka nas oprowadza o całym życiu, po całym życiu i wszystkich okresach działalności Adama Chętnika. Myślę, że jest znakomitym materiałem dla rodzącego się Komitetu Obchodów Niepodległości. Adam Chętnik żyje. Żyje na co dzień, w tradycji, w kulturze, w ideach, które głosił i propagował przez tyle lat. My jesteśmy taką wielką rodziną ludową, muzealną, kurpiowską, także to będzie, jakby ten duch będzie nas umacniał i motywował do tego, żeby być blisko po prostu siebie i wśród ludzi.